Raty równe czy malejące? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym odcinku. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o różnicach między ratami równymi i ratami malejącymi. Już na wstępie chcę oświadczyć, że jest to materiał zarówno dla osób, które kupują mieszkanie, na kredyt hipoteczny, czy też dla każdej innej osoby, która zaciąga jakikolwiek kredyt i staje przed wyborem, czy wybrać raty równe, czy też wybrać raty malejące. Mamy dzisiaj sporo materiału, także od razu przechodzę do rzeczy. Zacznijmy od tego, że rata równa może tutaj rozprawmy się z takim pewnym mitem rata równa często jest nazywana ratą stałą. Jak wiesz z poprzednich moich filmów, gdzie tłumaczyłem z czego składa się oprocentowanie kredytu i jak zmienna stopa procentowa wpływa na wysokość raty kredytowej, rata stała jest czymś zupełnie innym niż rata równa. Jeżeli chciałbyś poznać te różnice odsyłam Ciebie do, do filmu, który pojawia się w tym momencie na ekranie. I wracając oczywiście do raty równej i do raty malejącej, trzeba mieć na uwadze fakt, że bez względu na to, jaka to jest rata, zawsze ona składa się z kapitału i... Odsetek. Różnica między ratą równą a ratą malejącą jest taka, że w racie malejącej na początku spłacamy więcej kapitału, przez co ta rata jest wyższa względem raty równej, po to, żeby z czasem tego kapitału płacić coraz mniej i tym samym po prostu oszczędzamy na odsetkach. Z pozoru wygląda to dosyć skomplikowanie, dlatego przejdźmy do kalkulatora, którym pokaże Ci wszystko na liczbach. Dlaczego tak, a nie inaczej? I który z tych wyborów może być dla Ciebie lepszy? Przedstawiam tobie kalkulator rad kredytowych, który ma na celu uświadomić Ciebie, w zasadzie ma Ci pomóc w wyborze rat równych czy malejących, bez względu na to, czy jest to kredyt hipoteczny, samochodowy, czy jakikolwiek inny. Zawsze, kiedy stoisz przed wyborem, czy raty równe, czy może malejące, ten kalkulator może Tobie pomóc w podjęciu tej konkretnej decyzji. Od razu informuję, że kalkulator jest dostępny do pobrania. Link do pobrania znajduje się w opisie pod tym filmem. Dobrze, wypełnijmy go danymi. 300 tysięcy złotych kredytu. Okres kredytowania 30 lat, a więc 360 miesięcy. Marża kredytowa 2,25. Jest to marża odpowiadająca mniej więcej tej wysokości kredytu z wkładem własnym na poziomie 25, 20%. Procent. Stopa procentowa 0,22% i oprocentowanie skali roku, czyli suma marży kredytowej oraz stopy procentowej blisko 2,5%. Zwróć proszę uwagę, co tutaj dalej mamy. A więc łączny koszt kredytu dla tych dwóch parametrów, dla raty równej jest to 425 tysięcy złotych, dla raty malejącej jest to 411 tysięcy złotych. Kapitał jest dokładnie ten sam spłacony, no bo pożyczyliśmy 300 tysięcy złotych w obydwu wariantach, natomiast różnica jest w odsetkach. Przy ratach równych tego, tych odsetek płacimy więcej niż przy ratach malejących. Ta różnica w naszym przykładzie jest na poziomie no, blisko 14 tysięcy złotych, z czego w odsetkach przez pierwsze 10 lat tutaj niejako zapłacimy więcej na poziomie no, blisko 3 tysięcy złotych. Ok, dobrze. To z czego tak na dobrą sprawę bierze się fakt, że w ratach malejących płacimy przez cały ten okres kredytowania, spłacimy po prostu mniej odsetek. To, co w tym momencie widzisz na ekranie, to harmonogram spłaty rat kredytu dla powyższych parametrów. I tak, przy ratach malejących na samym początku okresu kredytowania, rata malejąca dla, dla tego konkretnego kredytu wynosi no, blisko 1450 zł, natomiast dla, dla raty równej jest to blisko 1200 zł, a więc różnica znacząca, bo prawie 270 zł co miesiąc. Z czego tak naprawdę ta, ta różnica wynika? Zwróć proszę uwagę, cały diabeł tkwi w racie kapitałowej. W ratach równych na, od początku spłacamy raty kapitałową na poziomie 560 zł, natomiast w racie malejącej ta, ten kapitał wynosi 833 zł. Więc przede wszystkim różnica w wysokości raty na początku wynika z tego, że w racie malejącej więcej płacimy kapitału. Jak wiadomo, Odsetki naliczane są od wysokości kapitału, a im szybciej będziemy ten kapitał spłacać, tak jak w przypadku raty malejącej, tym tych odsetek zapłacimy po prostu mniej. Także to jest, to jest w zasadzie ten najważniejszy powód, dlaczego raty malejące na początku są większe. I idąc oczywiście dalej, ponieważ te, tych, tego kapitału jest coraz mniej do spłaty, mniej też jest odsetek. Ta rata malejąca cały czas, ona idzie jakby tutaj, jest coraz niższa są właśnie ta nazwa rata malejąca. Natomiast przy racie równej, ta rata przez cały okres kredytowania jest mniej więcej taka sama. Mówię mniej więcej, ponieważ dochodzi nam tutaj jeszcze temat zmiennej stopy procentowej. Ja tutaj w symulacji zawarłem Wibor na poziomie 0,22 punkta procentowego. Natomiast możesz go spokojnie zmienić na dowolną, dowolną wartość, i, i to będziemy robić w dalszej części. Natomiast wróćmy jeszcze do tego. Chciałbym, żebyś zwrócił jeszcze uwagę na, na prosty wykres, który pokazuje wysokość raty w zależności od typu, czy, jest, czy są to raty malejące, czy równe, i oprocentowania, bo oczywiście oprocentowanie jest zmienne, może być zmienne zarówno dla raty równej, jak i dla raty malejącej. Może być również. Stałe. Wspominałem o tym w, w tym konkretnym odcinku. Od, odwoływałem się do, do innego filmu. Także, jeszcze raz, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jaka jest różnica między zmiennym a stałym oprocentowaniem, odsyłam ciebie. Link znajduje się w opisie pod filmem. Zwróćmy, proszę uwagę, czyli rata równa przez cały okres kredytowania mniej więcej jest na tym samym poziomie. Przy racie malejącej ten kapitał płacimy od razu wyższy, przez co odsetki są coraz mniejsze. I mniej więcej po 13, lub też innymi słowy, w 13 roku rata malejąca zrównuje się z ratą równą. Także przez 13 lat płacimy wyższą ratę, po to, żeby przez następne w naszym przypadku 17 lat tą ratę płacić mniejszą. To jest bardzo ważna cecha rat malejących, natomiast też jest to swego rodzaju wadą. To, co dla innych jest zaletą, dla innych może być wadą, i w tym przypadku, ze względu na to, że płacimy wyższą ratę od samego początku, przez pierwsze 10 lat zapłacimy ponad 20 tysięcy złotych ogólnie więcej, spłacając kredyt. Mówię tutaj o racie oczywiście osobowo kapitałowej, ale jednak trzeba względem raty równej. Zapłacić ponad 20 tysięcy złotych więcej. Dobrze, przejdźmy jeszcze do jednego wariantu, w którym będziemy bawić się stopą procentową i zobaczymy, jak ona wpłynie nam na cały tutaj wykres. Zmieniłem stopę procentową, w pierwszych kilku latach jest ona na tym samym poziomie, później od czwartego roku. Wibor 3 miesięczny wskakuje nam na poziom jednego punkta procentowego po to, żeby przez następne lata również się zmienić, proszę uwagę, piąty rok 2%, 6 rok 2,5, 7-3% i tak dalej, aż do samego końca okresu kredytowania zasymulowałem zmienność stopy procentowej. Przejdźmy w tej chwili do, do wykresu, zobaczmy, jak to wygląda po, po zmianie. A zatem szara linia jest to linia, która odpowiada wysokości poziomu stopy procentowej. Jak widzisz, ona ma osobną tutaj skalę od 0 do, do 3,5 punkta procentowego. Brązowa linia jest to linia odpowiadająca ratom równym, natomiast zielona jest to linia odpowiadająca ratom malejącym. Tam, gdzie stowa procentowa idzie do góry, a my posiadamy zmienne oprocentowanie przy naszym kredycie, oczywiście też raty kredytowe idą do góry. Natomiast cały czas zachowany jest pewien trend, oczywiście przy ratach malejących. Raty malejące cały czas idą w dół, coraz są coraz niższe względem raty równej po to, żeby mniej więcej w zasadzie dokładnie w tym samym momencie przesiąść się, czyli po ponad 13 latach przekie się Wykres tam tutaj, czyli też raty równe i malające będą na tym samym poziomie. Więc tak to wygląda na liczbach. Raty malejące zdecydowanie lepiej wyglądają na liczbach pod kątem płacenia mniejszych odsetek. Natomiast jeżeli chciałbyś iść w tą stronę, właśnie w stronę rat malających, to uważam, że jeszcze tak kontrolnie warto sobie zadać kilka następujących pytań. Pytanie numer jeden. Czy godzisz się z tym, że przez najbliższe 13 lat będziesz płacić wyższą ratę kredytową? Oczywiście, biorąc raty malejące, zaoszczędzisz w długim terminie na odsetkach, natomiast no, nie zmienia to faktu, że przez najbliższe 13 lat, w naszym konkretnym przykładzie, będziesz płacić wyższą ratę. Różnica między ratami malejącymi a równymi przez okres 13 lat będzie dawać sumę w okolicach 20 tysięcy złotych. Co warto podkreślić, jeżeli stopa procentowa pójdzie do góry, to rata malejąca zna, znaczy zrośnie po prostu bardziej niż rata równa, co też zdecydowanie warto mieć na uwadze. Pytanie numer dwa. Czy planujesz w najbliższych 13 latach wziąć kolejny kredyt? Jeżeli tak, to oczywiście pamiętaj o tym, że rata malejąca z racji tego, że jest większa niż rata równa, bardziej obciąża Twoją zdolność kredytową. Pytanie numer 3. Jeżeli kupujesz mieszkanie na kredyt z o tym, żeby je wynajmować, to czy dla Ciebie istotnym jest to, żeby jak najszybciej spłacić kredyt i zapłacić tym samym mniej odsetek? Wtedy oczywiście rata malująca ma jak najbardziej sens. Czy może dla Ciebie ważniejszym jest to, żeby mieć po prostu cały czas możliwie jak największy dochód z tej nieruchomości, a tym samym... Im wyższa rata, tym dochód mniejszy, więc w takim przypadku raty malejące znacząco przez najbliższe 13 lat obniżą ten, ten dochód. I ostatnie, czwarte pytanie, czy planujesz sprzedać nieruchomość w ciągu najbliższych 13 lat? Oczywiście tutaj cały czas podkreślam, że dotyczy ten te 13 lat dotyczy naszego przykładu. Jeżeli się okaże, że będziesz chciał sprzedać tą, tą nieruchomość wcześniej, no to nie uświadczysz żadnych innych korzyści poza mniejszymi odsetkami względem raty równej czy też malejącej. Cały czas będziesz płacić wyższą ratę, więc jeżeli planujesz, że gdzieś tam za 13 lat będziesz po prostu mógł odetchnąć, bo ta rata będzie po prostu niższa, ale wcześniej sprzedasz nieruchomość, no to oczywiście nie poczujesz tej niższej raty w portfelu. A Ty jaką ratę byś wybrał? Czy ratę malejącą, w której zapłacisz mniej odsetek, ale przez naście najbliższych lat będziesz płacić wyższą ratę? Czy też może ratę równą, gdzie godzisz się płacić wyższe odsetki na, na rzecz niższej raty od razu? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam Ciebie oczywiście do subskrypcji z dzwoneczkiem i do polajkowania te, tego filmu. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!